Tytuł wystawy, Niekontrolowane, odnosi się oczywiście do prac na niej prezentowanych. Zresztą część z nich taki właśnie nosi tytuł. I prace, które widzimy tutaj, właśnie noszą tytuł Niekontrolowane. I jest to... Postanowiłam skontrastować ze sobą moje rzeźby i biżuterię. Prace prezentowane w tej części wystawy wszystkie noszą tytuł Niekontrolowane. I są to elementy jednej rzeźby właśnie o tym tytule. Jest to praca z 2012 roku. Natomiast po raz pierwszy pokazałam ją w zupełnie inny sposób niż dotychczas, czyli rozczłonkowałam poszczególne jej elementy i umieściłam w gablotach. Właściwie je wcisnęłam do tych gablot. Dlatego też myślę, że totalnie zmieniają swoje znaczenie i swój wydźwięk. Skontrastowałam elementy tej rzeźby z biżuterią, którą tworzę od 2018 roku i o której mówię, że jest to mała rzeźba blisko ciała. Także oprócz kontrastu ilościowego horror wakui i amor wakui, jest tutaj kontrast sztuki i designu oraz kontrast wynikający z czasu, w jakim powstawały dane prace. Rzeźby są z 2012 roku, a biżuteria z 2020. Niekontrolowane znie w nawiasie, ponieważ moje prace powstają w dosyć niekontrolowany sposób. W małej części kontroluję je swoim rozumem, prym tutaj wiedzie intuicja i dopuszczam do głosu swoją nieświadomość. Te rzeźby po prostu się dzieją. Najczęściej nie mam konkretnego, zaplanowanego w 100% projektu, a raczej bardzo ogólny zarys, który i tak w trakcie powstawania pracy się zmienia. Jest to jedna z dwóch moich najnowszych prac, czyli z 2020 roku. I tak naprawdę te prace można powiedzieć, że są jeszcze ciepłe i ja jeszcze do końca nie wiem, o co mi w nich chodziło. Wiem, że być może to brzmi dziwnie, natomiast tak mam, że moje prace powstają w bardzo intuicyjny sposób i dopiero po jakimś czasie zaczynam rozumieć ich sens i czym były dla mnie. Ta praca nazywa się Przywiązanie, a druga Panna Nikt. Tutaj w środkowej gablocie znajduje się praca pod tytułem Czernie i jest to tylko fragment całej rzeźby, która składa się z kilku form. I są to jedne z najmniejszych elementów całości. Czernie sprawiają wrażenie zastygniętej mazi, lawy, smoły. Na podstawie pracy Czernie powstała biżuteria, kolekcja, cała kolekcja Biomorphic. Tutaj w tej gablocie znajdują się elementy, biżuteria, która jest w stałej sprzedaży, są to elementy powielane. Natomiast w tej gablocie znajdują się unikaty biżuteryjne, czyli biżuteria, która nie jest powielana, która występuje tylko w pojedynczych sztukach. W tej gablocie znajduje się ciąg dalszy kolekcji Biomorphic, tym razem w srebrze. Tutaj natomiast prezentuję biżuterię wykonaną z porcelany. Są to broszki, również o nazwie Biomorphic. Są to projekty jednoznacznie kojarzące się z ciałem. Kolekcja biżuterii Biomorphic powstawała również w bardzo niekontrolowany sposób. Po prostu eksperymentowałam z materią. Część z tych eksperymentów po prostu stwierdziłam, że to jest to. To są te formy, z których chcę zrobić biżuterię, chcę zrobić z nich kolekcję. Moim założeniem było bardzo silne niedookreślenie tych form. I dlatego też bardzo cieszy mnie to, że biżuteria ta wzbudza bardzo różne skojarzenia. Niektórzy widzą w tym zwierzęta, inni wyspy, a inni krople rtęci na przykład. A ja nigdy nie mówię
czym są, bardzo intrygują mnie różnorodne skojarzenia odbiorców. Praca Initium Finis powstała w 2012 roku. Jest to połączenie ceramiki i metalu. I moim założeniem w tej pracy było to, aby dotknąć jednocześnie... Chciałam, żeby odbiorca poczuł z jednej strony obrzydzenie, a z drugiej strony, żeby miał ochotę dotknąć tych form. Prace te są cieliste, wyglądają jak fragmenty jakiegoś ciała albo wnętrzności, czyjejś wnętrzności. Natomiast również są niedookreślone. To one pytają odbiorców, czym są. Praca ta nosi tytuł O rzeźbie i powstała w 2018 roku i odnosi się do moich odczuć, moich relacji z rzeźbą. Czyli no, można powiedzieć, że rzeźba jest taką moją słodką kulą u nogi. Myślę, że może wielu z nas ma taką słodką kulę u nogi. Z jednej strony coś, co lubimy i uwielbiamy, a z drugiej strony nam to ciąży. Coś, co sprawia wrażenie lekkiego, ale tak naprawdę jest trudne, jest ciężkie.